Uwolnić handel w niedzielę. 6 na 7 odłączeń fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych w ciągu ostatniego miesiąca miało miejsce w dniach, kiedy rząd nie pozwala na otwarcie sklepów. Ostatni raz w niedzielę 7 kwietnia sieci energetyczne nakazały wyłączenie produkcji z odnawialnych źródeł energii, czyli fotowoltaiki oraz wiatru. Zakaz otwierania sklepów w niedzielę to nie tylko miliardy straty dla gospodarki setki tysięcy y, miejsc pracy za zwiększoną stawkę, ale też mniej równomierne zużycie energii, co to jest kolejnym argumentem dla otwarcia sklepów w niedzielę. W tygodniu energii brakuje, a w niedzielę jest jej nadmiar i trzeba dokonywać odłączeń ze względu na przestarzałą infrastrukturę energetyczną w Polsce. Trzeba zwrócić uwagę, że odłączenia nie występują w sobotę, kiedy firmy nie pracują, ale sklepy są otwarte tylko w niedzielę, kiedy sklepy zmuszone są do zamknięcia. Tylko w Wielkanoc straciliśmy 13 tysięcy megawattogodzin prądu co wystarczyłoby staty statystycznemu gospodarstwu domowemu na 5200 lat lub przez rok zasilenie niewielkiego miasteczka.